Tak. Zapraszamy w takim razie na angielski z podwójną prędkością. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek już 11. Wcześniejsze odcinki można obejrzeć na kanale YouTube'owym. Podpowiem tylko, że 9. odcinek jest takim dziwnym odcinkiem, dlatego że on się pojawił tylko na kanale YouTube'owym, a w sumie to dokładnie pojawi się dopiero dzisiaj wieczorem. Więc ja go zrobiłem we wtorek, tydzień temu, w formie pokazywania rzeczy z przeglądarki, a nagramy go w wersji takiej jak dzisiaj. No to ruszamy w takim razie. Dzisiejszy, Natalka, tak, przesuniesz? Dobra, kojarzycie przyciski magnetofonowe, które magnetofonowe, czy w jakimś sprzęcie, w wideo, w nagrywarce, pilot do telewizji, dokładnie. Mamy tak, pauzę, po angielsku to jest pause. Mamy stop, stop tak po polsku. Mamy play. I mamy record. I te cztery słówka dzisiaj będziemy się nimi zajmowali. Pause, czyli pauzujemy, stop, zatrzymujemy, play, odtwarzamy coś i record, czyli nagrywamy. Kolejne. No i pierwsze słówko, mamy słówko play i ono może oznaczać odtwarzać muzykę na przykład. She played music all the afternoon, na przykład, tak? Czyli ona puszczała muzykę całe popołudnie. Ale to samo słowo może oznaczać grać w coś, na przykład w piłkę nożną. This person is playing football. Tak, to może być gra na instrumencie też. Natalka, can you play any musical instrument? Yes. What kind of instrument can you play? Flute. Aha. And so ukulele. Ukulele. Okay, good. So flute, Natalka can play the flute and ukulele. Jakiś to w wymowie jest angielski. Dobra. Czyli mamy odtwarzać, grać w piłkę, grać na instrumencie i dodatkowo jeszcze bawić się też. Bawią się dzieci zabawkami. So children play with toys. Okay, dalej. No i teraz mamy to samo słowo, ale rzeczownik i tutaj nie zgadniecie. Pamiętacie, że zasada angielskiego z podwójną prędkością jest taka, że uczymy się w ten sposób dwa razy szybciej, że mamy jedno słowo, które jest rzeczownikiem i czasownikiem. W tym przypadku zaczęliśmy od czasownika, bo on był łatwiejszy, bo wy znacie czasownik play jako właśnie grać czy bawić się, a tutaj mamy rzeczownik. Jak myślicie, co to może oznaczać? Co tutaj się dzieje? To jest teatr i w tym teatrze jest sztuka teatralna. I właśnie sztuka teatralna to jest słowo play. Czyli na przykład można powiedzieć, że Shakespeare wrote a lot of plays. Shakespeare napisał dużo sztuk teatralnych. I w ten sposób mamy kolejne słowo, które możliwe, że go nie znaliście. Tak właśnie. Dalej. I teraz kolejny przycisk. Tu mieliśmy go w ten sposób jako... O nie czerwony. Jako przycisk magnetofonowy zatrzymujemy odtwarzanie czegoś, jakiegoś tam wideo czy płyty. A tu mamy bus stop, czyli rzeczownik to jest przystanek. W czasie drogi na przykład możemy sobie zrobić kilka takich przystanków. So we made a few stops along the way, tak? Zrobiliśmy sobie kilka przystanków po drodze. I to jest jako rzeczownik. Dalej. I to... Aha, no właśnie. No i tutaj właśnie ten... Tak, Natalka, dlatego taką minę zrobiła, jak narysowałem ten przycisk. Ale przycisk nazywa się stop, że to jest przycisk stopu. Natomiast faktycznie, co my robimy, wciskając ten przycisk, zatrzymujemy. Zatrzymujemy odtwarzanie czegoś. So, she stopped the music. Albo na przykład, she was walking along the street and she stopped to look at the shopping window, na przykład, tak? Czyli szła po ulicy i zatrzymała się, żeby spojrzeć na wystawę sklepową. Dobrze, dalej, czyli czasownik stop. No, to też może oznaczać kogoś powstrzymać. She stopped me from
taking away his money, tak? Powstrzymała mnie przed tym, przed zabraniem mu pieniędzy. Teraz mamy rzeczownik pause. Uwaga na wymowę tutaj. Pause. Rysował on. Tak, to ja rysowałem. Od razu mówię i to Natalka też się nie przyznaje do tego rysunku i się jej wcale nie dziwię. Ale popatrzcie, co to jest pause? Ktoś mówi ble, ble, ble. I mamy pause, czyli pauzę, przerwę. To jest pauza i przerwa w czymś, co chcemy powiedzieć. Dobrze, dalej. No i czasownik to pause, czyli pauzować, zatrzymywać coś. Czyli she paused before telling him what to do. Tak? Czyli ona zapauzowała, zrobiła odstęp, przerwę, zanim powiedziała mu, co ma zrobić. I to chyba tyle, tak? Bo tu już... A, jeszcze dalej. A, właśnie, tak. Przepraszam. Zastanawiałem się, czy jeszcze mamy czwarte słowo, oczywiście. Rzeczownik record. Uwaga na wymowę, bo tu będzie pierwsza sytuacja spośród tych wszystkich naszych słówek, rzeczowniko-czasowników, w których rzeczownik wymawia się inaczej niż czasownik, mimo że obydwa słowa są tak samo pisane. Tak? Do tej pory było czy book, czy cover, czy stop, czy bookmark, to zawsze wymowa była taka sama. A tutaj rzeczownik wymawia się record. It was a world record. To był rekord świata na przykład w czymś tam podliczaniu czegoś. Miał najlepszy czas ktoś. Albo podniósł najwięcej na przykład czegoś. He broke the world record. Tak, pobił rekord świata. To słowo rekord jako rzeczownik może oznaczać taką płytę winylową czarną. One teraz wracają trochę do łask, takie vintage'owe, trochę oldschoolowe płyty, które się na adapterze słucha, czy nawet gramofonie można je słuchać. Wtedy ten adapter nazywa się record player. To trochę ewoluowało, tak? Bo mieliśmy na początku gramofon, później był record player, później był cassette player, później był video player, video cassette player, później było CD player, później DVD player, później było Blu-ray player, a teraz mamy jakiś digital player, tak? Cyfrowe odtwarzacze. Natomiast my tutaj mówimy o samej płycie, która po angielsku, takiej winylowej czarnej płycie, to jest record. He made a lot of records. Ok, dalej. I teraz ostatnia rzecz już na dzisiaj, to jest czasownik to, uwaga na wymowę, record. She recorded him on her video camera. Tak? Czyli ona go nagrała na swojej kamerce wideo. Or she just recorded him on her smartphone. Czyli nagrała go smartfonem. Tu mamy właśnie przykład takiego jakiegoś, co to się, jak to się nazywa? Nagrywa dźwięki. Aha, czyli mamy dyktafon w jakimś smartfonie i to ten czerwony przycisk, to właśnie on umożliwia nam funkcję record. Czasami jest podawany w skrócie jego opis jako rec. I to rec, na przykład na pilotach, to właśnie jest skrót od tego słowa to record. Także dziękujemy dzisiaj. Cztery słówka konkretne, dużo wiadomości. Do następnego razu.